Cześć, z tej strony Łukasz, witam Was w kolejnym vlogu poświęconym wrappingowi. W dzisiejszym odcinku okleimy maskę w Fordzie Galaxy. Folia, na jakiej będziemy pracowali, to folia z palety 3M, czarny mat, seria 2080. Maskę mamy przygotowaną, odtłuszczoną, przetrzemy ją jeszcze ściereczką bezpyłową i będziemy rozkładać folię. Uprzednią maskę umyliśmy, wyglinkowaliśmy, odtłuściliśmy, przecieramy ściereczką i możemy aplikować folię. Folię mamy dociętą, zdjęliśmy już liner, wstępnie ułożyliśmy ją, ponieważ maska była przetarta ściereczką bezpyłową i we dwóch nałożyliśmy ją na maskę po to, żeby nam się żadne pyłki z linera nie dostały pomiędzy folię a maskę. Pościągamy folię na całej masce, tak aby nam się ładnie wszędzie to naciągała. Blokujemy w rogach, żeby nam się folia nie wkleiła. To folia serii 2080, no ona jest dużo bardziej elastyczna od folii 1080. Trzeba też pamiętać o takiej rzeczy, że temperatura, jaką mamy w garażu podczas poklejania, nie może być niższa niż 18 stopni, bo ta folia robi się sztywna i później bardzo ciężko jest ją rozłożyć w elemencie. No nie chce z nami wtedy ona współpracować. Bardzo ładnie nam się naciągnęła ta folia. Faktycznie większość pracy mamy zrobione. Po wstępnym ułożeniu folii przystępujemy do rakowania. Zbliżamy sobie powierzchnię wodą z Johnsonem, żeby nam się tutaj nic nie rysowało. Rakle tak samo możemy zbliżyć. I zaczynamy od środka. Środek mamy zablokowany i jedziemy. Wypychamy całe powietrze spod folii po kolei. Tutaj Ford w tym miejscu ma przetłoczenie, aczkolwiek w Galaxy ono jest dość małe i zrobimy je za jednym razem. Nie będziemy tutaj zostawiać, nie będziemy rozciągać folii. Zrobimy to ładnie za koleją. Takie przetłoczenie bez problemu wyjdzie. Po wyraklowaniu całej powierzchni robimy sobie tutaj wszystkie narożniki. Oraz krawędzie.
Libera con la papaya. Gdyby się ktoś zastanawiał nad folią 1080, 2080, no to jednak folia 2080 o niebo lepiej się układa. Naprawdę nie wymaga to aż tak dużo pracy jak przy folii serii 1080. Wszystkie powierzchnie płaskie mamy skończone. Nie zajmiemy się zaraz narożnikami, krawędziami, tylko wcześniej dotkniemy sobie folię, żeby nam tu nie wadziła. Ucięcia folii można użyć zwykłego nożyka. Można też użyć nożyka tak zwanego bezpiecznego. Tu się coś zawinęło. Po to, żeby mieć pewność, że nie zarysujemy powierzchni pod folią. Robimy narożniki. Narożniki zaczynamy od nożyka, którego nie ma. Rozciągamy folię. Źle to powiedziałem. Teraz wycinamy. I obkurczamy ją na narożniku. Jak narożnik mamy zrobiony, zajmujemy się krawędzią. Krawędzie robimy od narożników w stronę płaskiej powierzchni. Tu mamy kolejny narożnik. Cofamy folię
i odcinamy pod kątem 45 stopni tuż pod narożnikiem. Najtrudniejszymi narożnikami do zrobienia zawsze są te przyszybie, ponieważ mamy najsłabszy do nich dostęp, ale wszystkie da się zrobić. Trzeba troszkę więcej poświęcić im uwagi. Przypominam też, że w momencie, kiedy odtłuszczamy maskę, odtłuszczamy też powierzchnię tutaj pod maską, aby folia nam się przykleiła w każdym z tych miejsc. I tak robimy wszystkie krawędzie, wszystkie narożniki. Dookoła, tak, abyśmy mieli ładną kompozycję. Ostatni narożnik. Ściągamy folię. Naciągamy na narożnik, cofamy, i wycinamy pod kątem 45 stopni pod narożnik. Pamiętajmy też, że wycinamy folię. To nie wycinamy jej nigdy na kwadratowo, ponieważ w miejscu styku dwóch powierzchni może nam się rozerwać. Zawsze wycinamy folię na pół okrągło. Spójrzcie, maskę mamy skończoną, narożniki zostały obrobione. Tak wygląda prawidłowo wykonany narożnik. Nigdzie nam się tu folia nie zawija, nigdzie się nie załamuje. Wygląda z bliska jak lakier.
Ładnie nam folia tutaj siadła. Spójrzcie, tak wygląda. Która jest prawie dobra. Zostało tylko wygrzać przetłoczenia. Pomyć ją i będzie skończona. Okay, wygrzejemy sobie jeszcze na koniec folię. Zaczniemy od krawędzi. Wszystkie przetłoczenia wygrzewamy. My wygrzejemy całą tą maskę, ponieważ jest to niewielka powierzchnia. Uwidoczni nam to jakieś drobne niedociągnięcia lub pęcherze. Aczkolwiek myślę, że tu będzie wszystko. Maskę mamy skończoną. Została oklejona w całości. Przetłoczenia zostały wygrzane. Maska jest już umyta, przygotowana do oddania. Wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli chcecie śledzić różne ciekawostki związane z naszą pracą, zasubskrybujcie kanał. Ponieważ w tym momencie 60% widzów w ogóle nie subskrybuje naszego kanału. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do kolejnych odcinków.